Na dalekiej planecie Valoria, po latach pokoju, Questar i jego rodacy zmuszeni są stanąć do boju. Będący w ich posiadaniu magiczny kryształ pokonuje barierę czasu i przynosi Valorianów w czasy przedpotopowe. W tym samym czasie zły władca Krulos na czele swej dziwacznej armii planuje spisek, który ma na celu zawładnięcie kryształem. I tak na obcej ziemi, w innej epoce, zaczyna się fascynująca walka. Bez przywódcy. Co powiedziałeś, Ikonie? Te informacje z komputera świadczą, że między tobą a Krulosem istnieje jakieś porozumienie. Czy to prawda? Nie wierzę. To jakaś pomyłka. To by wyjaśniało, dlaczego Questar nie chciał użyć tej nowej broni przeciwko Królesowi. Poskramiacze, nie obawiajcie się. Jest pewien sposób wyjaśnienia tej sprawy. Co masz na myśli, dziadku? Spowiedź sumienia. Zwołamy wszystkich i wtedy Questar odkryje przed nami swą duszę. Szybko ustalimy, że nasz przywódca nie jest zdrajcą. Wiedziałem, że jest sposób rozwiązania tego problemu. Przykro mi, ale nie mogę poddać się spowiedzi sumienia. Co takiego? Jeżeli tego nie zrobisz, przestaniesz być naszym przywódcą. Bardzo mi przykro. Jestem przekonana, że Questar nas nie zdradził. To niemożliwe, żeby zrobił coś takiego. Jestem tego samego zdania, ale dlaczego nie chce poddać się spowiedzi sumienia? Co ukrywa? Nie mów tak, on niczego nie ukrywa. Przecież nie mówię, że jest winny. Jest niewinny, zobaczycie. To jego taktyka pozbycia się Krulosa raz na zawsze. Słyszałem, że chcesz się oddać rozmyślaniom. Opuszczę was, dopóki nie udowodnię swej niewinności. Moja obecność skłóciłaby wszystkich. Dlaczego nie poddasz się spowiedzi sumienia? Tylko w ten sposób możesz udowodnić swą niewinność. To nie takie łatwe, dziadku. Właściwie nic nie przychodziło nam łatwo, odkąd opuściliśmy Valorię. Moja spowiedź rozproszy uwagę poskramiaczy. Gdyby król zaatakował was, odniósłby niechybne zwycięstwo. Jako przywódca nie mogę ryzykować ich bezpieczeństwa tylko po to, aby dowieść swej niewinności. Niełatwo jest być przywódcą. Wierzę jednak, że wszystko zakończy się pomyślnie. Kto będzie wami teraz dowodził? Do czasu twego powrotu będzie to Gunnar, Ikon i ja. A więc dowództwo będzie w dobrych rękach. Gdy będę mógł udowodnić swą niewinność, powrócę. Mając Brontosaurusa po swej stronie, poskramiacze posiadają przewagę. To prawda, nasze oddziały pancerne poniosły dotkliwą porażkę. Nie obchodzi mnie to. Mój plan powiódł się. W czasie ostatniego najazdu udało mi się wrzucić do ich komputera fałszywą informację. Uważają teraz Questara za zdrajcę. Nie jest już ich przywódcą. A więc są słabi i rozproszeni. Jeszcze dziś zaatakujemy. Tym razem zwycięstwo będzie moje. Ruszajcie. Let the attack begin. This time, victory will be mine. Well, move. Red alert. Ogłaszam alarm bojowy. Nadchodzą Rulonowie. Zająć stanowiska. Nie jestem już ich dowódcą. Gdybym przyłączył się do nich, może powstać zamieszanie. Będę walczyć z Rulonami na własny rachunek. Policzę się z wami, Rulonowie.
Youngstarze, uważaj za tobą. Wszystkie oddziały do przodu, zaatakujemy od frontu. Zgadzam się, to nas osłabi. Zaatakujemy ich ośrodek dowodzenia, to rozproszy ich siły. Rozumiem cię, ikonie, ale jednocześnie poniesiemy straty tutaj. Zdecydujcie się, jakie są rozkazy. Tego się obawiałem. Nie ma Questara i nie wiemy, co robić. Wszystko idzie według planu. Są słabi i nie wiedzą, co robić. Łapcie Brontosaurusa już!